Letni czas to czas zmiany, doszło w naszej drużynie. Zespół upuściło bardzo wielu zawodników. Łukasz Jankowski zakończył karierę, Hubert Tomalski odszedł, bo po prostu w tej lidze zrobiło się dla niego za ciasno i zmienił klub na klub z wyższej klasy rozgrywkowej. Oprócz tego z powodów osobistych Piotrek Wójcik, Mateusz Poczwardowski, Jacek Kozaczyński także opuścili nas zespół. No, część zawodników musiała, z częścią zawodników rozstaliśmy się jeszcze w trakcie rundy, w trakcie grania z powodu takich postaw no, dyskwalifikujących ich w funkcjonowaniu tutaj w naszej drużynie. Część zawodników została wypożyczonych i zaczęły się poszukiwania, bo do naszej drużyny trafiła grupa chłopaków, która to grupa taka, można powiedzieć, bardzo jednolita wiekowo, bo z rocznika 94 doszedł do nas Michał Budzyński, Hubert Kotowicz, Damian Drzewiecki, Paweł Jabłkowski czy Michał Wołos. Uzupełniliśmy kadrę także młodzieżowcami, Mateuszem Filipczukiem. Z juniorów doszedł Szymon Jodłowski, włączony został Dawid Greguła także. Przemek Banaszak z Hetmana Żółkiewka pojawił się także u nas. I po prostu ta grupa, gdzie szukaliśmy zawodników w zasadzie na każdą pozycję, zaczęła się faza budowania tej drużyny na ten nowy sezon, który się zbliżał. Konsekwencją wygrania Pucharu Wojewódzkiego na arenie było to, że w ten okres przygotowawczy wpisał się także mecz pucharowy z przeciwnikiem z wyższej klasy rozgrywkowej. I mimo tego, że no dopiero w dogrywce rywal zapewnił sobie wygraną w tym meczu z nami, to ten mecz był bardzo wartościowy, bo była to okazja dla wszystkich zawodników, którzy tego dnia pojawili się na boisku, no, żeby mogli coś zakomunikować swoją postawą i tych komunikatów było bardzo wiele i dobrych, i tych, nad którymi będzie trzeba było pracować. Najważniejsze było to, że było to bardzo ubogacające i gdzieś tam w kontekście przyszłości, żeśmy to wykorzystali, bo choćby środek pola już się przez całą rundę naszą nie zmienił, korekty dotyczyły innych zadań. No, ten start miał swoją specyfikę. Razem z moim tutaj asystentem Darkiem Banaszukiem no, mieliśmy świadomość, że znajdujemy się no, w bardzo specyficznej fazie rozwoju tej naszej drużyny. Wiadomo, że zawodnicy jeszcze wtedy poznawali się. Tak naprawdę każdy z tych ludzi, którzy do nas dołączył, tak naprawdę poznawał, kto jest kim w tej drużynie. Trzeba było orientować się w tych zasadach, na jakich tutaj funkcjonujemy. I rzeczywiście były te momenty, w których widać było pewną nerwowość, a i tą taką powściągliwość, bo ja jestem przekonany i jestem pewien, że większy potencjał jest w naszych zawodnikach i nie byliśmy zbyt hojni w tych pierwszych dwóch meczach w prezentowaniu tego, co mogło zostać zaprezentowane. Bo pierwszy mecz wygrany, ale nie w przekonującym stylu, brakowało jeszcze wtedy efektowności. W drugim meczu straciliśmy tutaj punkty u siebie i to był bardzo ważny moment. To był bardzo ważny moment z tego względu, że staraliśmy się to wszyscy przekuć w coś takiego bardzo pozytywnego. Chcieliśmy przede wszystkim w przestrzeni 3 dni, bo 3 dni dzieliły nas do kolejnego meczu wyjazdowego, żeby coś się po prostu wydarzyło w naszej drużynie. I okazuje się, że to był bardzo wartościowy czas, bo wyciągnęliśmy wnioski już wtedy z punktu widzenia zachowań taktycznych. Mniej popełnialiśmy fauli na własnej połowie boiska. Jakość pressingu wzrosła, gra stawała się grą coraz szybszą.
I tutaj wielką rolę odegrał każdy z zawodników, bo taki podstawowy wniosek, jaki żeśmy wyprowadzili z tamtego momentu, to to, że uświadomiliśmy sobie też bardzo mocno to, że no mocno jesteśmy od siebie zależni w tym, co tutaj chcemy zrobić, jaki osiągnąć cel. I tutaj duża praca taka mentalna wykonana zaprowadziła nas do tego momentu, w którym w kolejnym meczu, w przestrzeni trzech dni potrafimy być na ten poziom, by wygrać mecz na wyjeździe różnicą trzech bramek i oprócz tego prezentować bardzo dobrą grę, co zresztą zostało też zaakcentowane przez trenera naszych rywali i ten komunikat był bardzo pomocny, bo był komunikatem takim z zewnątrz tutaj do nas, że zdominowaliśmy pod względem poziomu cech takich wolicjonalnych, a i samej gry przeciwnika. I wtedy zaczęło się coś dobrego. No tak, po tym trudnym początku, a przede wszystkim wyjściu z tego zakrętu, zwycięstwem na wyjeździe wysokim, no wydaje się, że przeszliśmy już do tej fazy takiej współpracy, większego zaufania. Grupa wydaje się, że wchodziła na wyższy poziom spójności, koordynacja działań, czy to ofensywnych, czy defensywnych, wzrosła. No cóż, no, seria ta oczywiście bardzo cieszy, ale cieszy też to, że za strzelanie bramek odpowiedzialna była bardzo duża grupa zawodników. Obrońcy, pomocnicy i napastnicy wpisywali się na listę strzelców w bardzo różnorodny sposób i to też bardzo cieszy, że tutaj było wiele wariantów. Po stałych fragmentach strzelamy bramki. Bywało, że po akcjach oskrzydlających cieszy to, że z każdym kolejnym meczem coraz to nowy zawodnik pokazywał rzeczy, których wcześniej nie pokazywał. I tutaj zaczęło być już bardzo efektownie, bo i strzały z dystansu były oddawane, decyzje na połowie przeciwnika w tej strefie, w której wymagamy dużego ryzykanstwa i kreatywności, to te decyzje były podejmowane, nie było wahań i to wszystko, po prostu każde zwycięstwo nam pomagało bardziej scalać to wszystko, co się dzieje, to wszystko, co się tutaj u nas działo i widać było, że to idzie po prostu w dobrym kierunku, a to, że z należytym szacunkiem podchodziliśmy do każdego przeciwnika, no to mnie też cieszy, że zawodnicy tą pracę wykonali i w zasadzie do jakichś takich bardzo dużych wahań formy nie mieliśmy, choć chwilę słabości nam się oczywiście zdarzało, bo drużyna cały czas się docierała. Pamiętam trudny moment na wyjeździe, kiedy wygraliśmy różnicą tylko jednej bramki, kiedy miały miejsce gdzieś tam ostre rozmowy, ostre wyjaśnianie sobie pewnych rzeczy. No tyle, że to było po prostu to naturalne, że docierało się to czasami w takich rozmowach trudnych i tutaj między zawodnikami wszelkie rzeczy, które się pojawiały, które są naturalne przy spotkaniu się z różnych środowisk, różnych ludzi, rozwiązywane te różne kwestie były na bieżąco i to wydaje się być naszą dużą siłą, bo z problemami radziliśmy sobie dosyć szybko. No też się szybko dostrzegaliśmy i tutaj praca wszystkich także w tym kierunku, takim analitycznym, była bardzo wartościowa. To nie jest łatwe co tydzień potwierdzać aspiracje do bycia najlepszym w lidze. Muszą wygrać u siebie i tak dalej. To myślę, że każdy sportowiec to poczuł. Każdy piłkarz zna to uczucie, kiedy jesteś liderem i mecz u siebie jest właśnie w ten sposób traktowany. To coś, nad czym trzeba wykonać pewną pracę, bo tych kwestii, że musimy i tak dalej, ten sposób myślenia, a przede wszystkim uleganiu,
no powodowało, że popełnialiśmy, że zachowywaliśmy się po prostu w sposób niewłaściwy. W fazie przygotowawczej zbyt duża liczba zawodników nad linią piłki, co narażało nas na to, że możemy zostać skontrowani, a przeciwnik może się w tym meczu chociaż przez chwilę poczuć. Narażało nas to też czasami na to, że w fazie przygotowawczej w zasadzie ją pomijaliśmy, bardzo szybko transportując piłkę pod pole karne przeciwnika, kiedy nie byliśmy tak naprawdę do tego dobrze jeszcze ustawieni. To z kolei wprowadzało czasami chaos. No to pewne słabości, my musimy nad nimi bardzo mocno jeszcze oczywiście popracować. Nad każdym elementem grania w piłkę czeka nas bardzo wiele pracy i jesteśmy tego bardzo świadomi. Ale tutaj w tym temacie grania u siebie też wydarzyło się wiele dobrych rzeczy, no bo dwa mecze, w których strzelamy po 5 bramek, jeden mecz, kiedy skuteczni jesteśmy dosyć i strzelamy 7 bramek przeciwnikowi, no pokazuje, że były momenty, w których radziliśmy sobie z tym całkiem nieźle. No a w piłce chodzi o tą właśnie powtarzalność i my tego będziemy chcieli szukać, tego ustabilizowania poziomu na takim, jaki by nas wszystkich tutaj satysfakcjonował. No i jeśli chodzi o samą tą kwestię, no to wiadomo, że te liczby, punkty, przewagi, niedowagi, co zyskam, co stracę, jeśli chodzi o granie na boisku i przygotowanie się do zawodów, no to nie są to rzeczy pomocne, bo jakieś tam są ważne oczywiście i tego zawsze mamy świadomość, jak wygląda ten obszar, ale bardzo istotny jest też ten samego przygotowania się takiego przedmeczowego do zawodów i szukania tego, by potrafić właściwie się osadzić w tym czasie tu i teraz, żebyśmy w zasadzie mieli poczucie, że działamy naprawdę w strefie optymalnego przygotowania się do tego, co jest do wykonania, a na to potrzeba już wysiłku takiego umysłowego i chłopcy to często robili. Choć oczywiście jest to przestrzeń, która wymaga pracy, wymaga zaangażowania się mentalnego w to, co robimy, ale cieszy mnie to, że coś zostało zapoczątkowane, bo wyglądało to momentami całkiem nieźle.